Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Jakub Bińkowski, członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, ekspert do spraw legislacji, dodam to, bo w tym kierunku będziemy szli rozmawiając o gospodarce, bo chcę, żebyśmy dotarli do osławionego KPO, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym, żeby pan mi powiedział, jakie jest postrzeganie przedsiębiorców dzisiaj sytuacji naszej gospodarczej. Inflację mamy wiadomo na jakim poziomie, no, stopy procentowe rosną cały czas, otoczenie, jakie mamy wokół, każdy wie. Więc można powiedzieć, że to spojrzenie najlepiej zilustrują trzy słowa. Kolorowo nie jest. To znaczy, mamy sytuację, w której przedsiębiorcy funkcjonują w warunkach bardzo wysokiej niepewności. Ta niepewność funkcjonowała już wcześniej, to znaczy mieliśmy dużą niepewność regulacyjną, przy czym wtedy jej zakres był taki trochę ograniczony, tak? No bo przedsiębiorcy, generalnie było prosperity na świecie, było prosperity w Polsce, bogaciliśmy się, było fajnie, przyjemnie. Zmartwienie było to, co tutaj polski prawodawca czy unijny prawodawca wymyśli, żeby nam trochę szyki pokrzyżować. I polski wymyślił nowy ład. Polski wymyślił nowy ład, natomiast zdarzyły się w międzyczasie dwa bardzo duże szoki. No, w zasadzie no, nie ważąc, ale polski ład też był takim trzecim szokiem, który w międzyczasie się pojawił, ale dwa duże szoki globalne, czyli pandemia COVID-19 i kryzys związany z wojną, z tą agresją rosyjską na Ukrainę. No i w tym momencie już przedsiębiorcy przestali zastanawiać się właśnie tylko nad tym, co też polski prawodawca wymyśli, tylko spostrzegli się, że po pierwsze zaczynamy funkcjonować w świecie, w którym pieniądz już nie jest w zasadzie darmowy, tak jak to było przez lata ostatnie, do czego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Zaczęliśmy funkcjonować w świecie, który przestał być przewidywalny. To znaczy nie mamy takiej ścieżki stabilnego wzrostu wytyczonej, w którą możemy ufać i zgodnie z którą możemy kalkulować swoje biznesowe posunięcia, bo mamy kolejne szoki, które występują. No nie wiemy, w jakich warunkach będziemy funkcjonowali za miesiąc. Żyjemy w warunkach podwyższonej inflacji, to znaczy rosną koszty, to widzimy w swoich portfelach robiąc zakupy. Podwyższona, delikatnie pan to określił. Tak, tak. No ona jest znacznie podwyższona w tej chwili, no, kilkukrotnie przewyższa cel inflacyjny, także możemy tutaj mówić o bardzo dużym problemie, zarówno w Polsce, jak i generalnie na świecie. No, większość gospodarek rozwiniętych się z tym problemem boryka. No i z punktu widzenia... A czy wy jako przedsiębiorcy zgadzacie się z Narodowym Bankiem Polskim, że ten szczyt inflacyjny, no to gdzieś miesiące wakacyjne mniej więcej, a potem już będziemy schodzić? Na przyszły rok to już w ogóle będzie niżej ze względu chociażby na efekt bazy i tak dalej. Mam niski poziom wiary generalnie w prognozy inflacji, bazując na tym, co się działo w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mhm. To jest tak, że my też uruchomiliśmy taki nasz program, no projekt prognoz ekonomicznych. My rok temu prognozowaliśmy inflację i tak jak wszystkie ośrodki analityczne, poważnie przestrzeliliśmy, bo my celowaliśmy tam, żeby 4% niecałe, więc będzie jeszcze w miarę w granicach takiej akceptowalności. No tak, ale proszę mi pokazać kogoś, kto trafił z inflacją w punkt. No właśnie, nikt nie trafił. Znam. Dokładnie. Wszyscy przestrzelili i to przestrzelili solidnie. W związku z tym teraz ocenianie, czy my za 3 miesiące będziemy mieli ten pik inflacyjny, czy za 2, czy on się odłoży. Oczywiście, tam mamy ten efekt taki czysto statystyczny związany z tym, co pan wspomniał, czyli z tym efektem bazy. Natomiast no, problem rosnących cen wszystko wskazuje na to, że będzie determinował nasze spojrzenie na gospodarkę i to, w jakiej rzeczywistości gospodarczej się otaczamy, no, przez solidnych najbliższych kilkanaście miesięcy. Tak, to nie jest problem, który nam się zakończy za 2 miesiące, nawet jeśli wtedy osiągniemy ten statystyczny szczyt. No dobrze, ale powiedział pan, że nie ma darmowego pieniądza i teraz tak przychodzi mi do głowy, że gdyby KPO zostało uruchomione, no to w zasadzie tych pieniędzy trochę by się pojawiło, czy to w postaci dotacji, czy w postaci pożyczek, które wprawdzie no, męczące są, jeśli chodzi o papierologię, mówiąc wprost, no ale jednak tam oprocentowanie jest wielokrotnie niższe niż to, które można uzyskać dzisiaj w banku. Takie jest zresztą generalnie, jeśli chodzi o instrumenty takiego finansowania publicznego, zawsze instrumenty zwrotne są lepsze niż bezzwrotne, no bo bezzwrotne doprowadzają gdzieś w dłuższej perspektywie do tego, co częściowo w niektórych krajach, bo to w Polsce mimo hojności gdzieś sektora finansów publicznych to nie jest tak zjawisko dostrzegalne. W niektórych państwach mamy do czynienia z dosyć dużym zjawiskiem takich zombie companies, czyli firm, które normalnie by nie przeżyły, a przeżyły dzięki temu, że dostały były subsydiowane pieniądze. Tak, gdzieś
z budżetu, no, z uwagi oczywiście na uwarunkowania związane z COVID-19 i tak dalej, natomiast no, zostawał ten stabilny przepływ gotówki. Rzeczywiście, jeśli KPO by się udało odblokować, to byłby to pewien zastrzyk pieniędzy. Istotne dla Polski o tyle, że my mierzymy się w tym momencie tak w takiej szerszej perspektywie budżetowej z co najmniej trzema rodzajami wyzwań. To znaczy pierwszy rodzaj wyzwań to jest wyzwanie energetyczne, które jest gigantyczne, szczególnie w tej chwili, kiedy widzimy, że musimy się uniezależnić od importu surowców energetycznych z Rosji. To się wiąże z kosztami. Musimy siłą rzeczy, bo to jest polityka, którą też promuje, przygotowała Unia Europejska, musimy, albo ona jest też zresztą no, zupełnie racjonalna, gdzieś inwestować w odnawialne źródła energii, gdzieś w perspektywie pojawia nam się atom, to będzie pochłaniał ze sobą gigantyczne koszty. No, energetyka, niewiele jest sektorów w gospodarce, które tyle kosztują, co energetyka. Jest jeden taki sektor jeszcze, jest to sektor obronny, który również tak się składa, będzie miał podwyższone potrzeby w najbliższym czasie, w związku z oczywistymi uwarunkowaniami gdzieś geopolitycznymi. No i w końcu trzecia taka pilna potrzeba, to jest potrzeba związana po prostu z bezprecedensowym w skali ostatnich no, dziesięcioleci napływem uchodźców do Polski. To czyli się też wiąże z kosztami i dobrze by było gdzieś pieniądze na ten cel również pozyskać. Czyli tak czy siak te pieniądze z tego KPO by nam się przydały po prostu i łakniemy ich jak kania dżdżu. Pytanie, czy Unia Europejska może nam to blokować? Znaczy, no, teraz pytanie do pana jako specjalistę od legislacji, no bo mamy ten gdzieś spór prawny tutaj. Unia mówi cały czas, no z tą praworządnością u was to jest średnio, więc my te pieniądze trzymamy. Znaczy, ten spór oczywiście prawny opiera się na pewnym tak jakby nieporozumieniu, no bo można różnie interpretować te przepisy, na podstawie których Komisja Europejska te środki wstrzymuje. To znaczy no, z jednej strony my, w sensie mówię o Polsce, byliśmy prawdopodobnie przekonani, że chodzi o to, żeby po prostu istniały systemy zabezpieczenia przed nadużyciami. To znaczy, no istnieją kraje w Unii Europejskiej, które na szeroką skalę, no, trzeba powiedzieć, wprost no, marnotrawiły, wręcz no, defraudowały te środki, które... No patrz Grecja, daleko szukać nie trzeba. Przykładowo, które z funduszy unijnych do nich trafiały. W Polsce tego rodzaju przypadków nie było. Mamy jakieś procedury, systemy przeciwdziałania tego rodzaju przypadkom. W związku z tym pewnie byliśmy no, w miarę pewni, że te środki... U nas chodzi o inne rzeczy. Tak. Sądownictwa, ale mnie bardziej interesuje chodzi, to, czy Unia Europejska, nie wiem, czy są jakieś podstawy prawne jasno wskazane, że Unia Europejska może być taką wyrocznią, wyznacznikiem, to robicie źle, zmieńcie, bo inaczej nie dam wam pieniędzy. Znaczy, to jest kwestia zawsze sporu. No, to jest spór, który właśnie w tej chwili trwa, on pozostaje od miesięcy nierozwiązany i też pytanie o to, na ile on jest w tej chwili racjonalny, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie go. Tak? No, bo w zasadzie gdzieś te środki z KPO stały się takim zakładnikiem politycznego sporu między rządem a Komisją Europejską. My już kilkokrotnie apelowaliśmy o to, żeby doprowadzić do jak najszybszego zakończenia tego sporu, bo to jest zarówno w interesie Unii Europejskiej jako wspólnoty, jak i w interesie Polski. No, bo te pieniądze na koniec dnia trafiają do konsumentów, do firm, te pieniądze są po prostu potrzebne, więc źle by było, gdyby one były z uwagi na ten polityczny spór blokowane. Aczkolwiek też musimy pamiętać o tym, że w naszym interesie jest budowanie w ramach Unii Europejskiej silnej pozycji. Tak? Czyli... No tak, ale pytanie moje jest takie, czy Unia zawsze ma rację? Może tak, czy zawsze działa zgodnie z prawem albo jest nieomylna? Nie wiem. Czy nie ma oczywiście instytucji nieomylnych, tak? W każdej instytucji zdarzają się pomyłki, zaniedbania, uchybienia, albo też wręcz praktyki mocno kontrowersyjne. No, przykłady, no, można podać przykład no, z ostatniego czasu, taki dosyć specyficzny i wąski, ale znamienny, no, nie wchodząc głęboko w szczegóły. Gdzieś na poziomie Unii Europejskiej jest procedowany taki oto pomysł, żeby zakazać takich dodatków charakterystycznych, aromatycznych do nowatorskich wyrobów tytoniowych, do tytoniu podgrzewanego na przykład, tak? No i oczywiście Unia Europejska ma możliwość gdzieś kształtowania swojej polityki w tym zakresie, tylko że jest też określona hierarchia aktów prawnych, w ramach których mamy dyrektywy, które później są implementowane przez państwa członkowskie, mamy rozporządzenia, które obowiązują bezpośrednio w państwach członkowskich. Aha. Mamy też akty delegowane, za pomocą których Komisja Europejska może ewentualnie doprecyzowywać pewne elementy w ramach upoważnienia zawartego w akcie wyższego rzędu. Czyli to jest trochę sytuacja jak w Polsce z ustawa, rozporządzenie. Tak? Mhm. Rozporządzenie wydawane na podstawie ustawy i ono może zakresem obejmować to, co zostało w ustawie wskazane. I tutaj problem polega na tym, że Komisja chciałaby takich dodatków zakazać w drodze aktu delegowanego, który wykraczałby poza tę delegację zawartą w stosownej dyrektywie
Czyli chce zrobić coś, czego nie może zrobić. Tak czyli chce zrobić coś, czego tak naprawdę nie powinna robić, bo to zaburza generalnie zasady procesu prawodawczego, zaburza hierarchię aktów prawnych i wprowadza gigantyczny chaos i też duży zakres gdzieś tam potencjalnej władzy dyskrecjonalnej oddanej w ręce komisji. No bo jeśli raz uznamy, że komisja może sobie decydować o tym, co zamieści w akcie delegowanym, niezależnie od tego, jaka podstawa znajduje się w dyrektywie, no to istnieje ryzyko, że taka praktyka będzie powtarzana w przyszłości. A to by było za szkodą. Czyli aktem niższego szczebla chciałaby wprowadzić w całej Unii przepisy na poziomie wyższego szczebla? Tak, poniekąd. W sensie taki byłby finalny skutek tego. To specyficznie chodzi o to, że po prostu są pewne ścisłe kategorie, rodzaje wyrobów tytoniowych, które są sprecyzowane i opisane w dyrektywie tytoniowej. Tylko w tej dyrektywie te kategorie produktów, kategorie wyrobów mogą być opisane, zdefiniowane i tak dalej. Natomiast komisja chciałaby nowy rodzaj takiej kategorii, takiego produktu zdefiniować właśnie w akcie delegowanym, nie mając do tego jasnej podstawy. No dobrze, ale przychodzi mi do głowy inna rzecz, którą chyba wszyscy znamy. Przepisy dotyczące ładowarek, ujednolicenia. No jakoś je wprowadzono. To jakim aktem to było wprowadzano? Wyższym? Czy po prostu to były rekomendacje dla krajów? Czy wszystkie kraje się zgodziły na to? Znaczy, oczywiście mamy do czynienia z różnymi przypadkami i pewnie z kilkanaście albo i kilkadziesiąt przypadków gdzieś jakichś praktyk regulacyjnych podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej moglibyśmy znaleźć wątpliwych. Natomiast no, to pokazuje, że istnieją też w ramach współpracy, w ramach tej wspólnoty europejskiej, no, która wszystkim nam jest droga i z której uczestnictwa, w której korzyści widzimy na co dzień, no, istnieją takie sytuacje, w których warto jednak powiedzieć jasno, że gdzieś komisja wykracza poza przewidziane prawem procedury, że gdzieś mamy do czynienia z sytuacją, która nie powinna mieć miejsca i wyraźnie to zaznaczać. No to jest również element budowania naszej pozycji we wspólnocie. Ale to można by było, to mogłoby zadziałać w dwie strony. Moglibyśmy pokazać Komisji Europejskiej, spójrzcie, tutaj próbujecie wprowadzić coś aktem niższej rangi, a nam pokazujecie, że my nie możemy zrobić czegoś, w związku z tym nie uruchamiacie nam pieniędzy, tak? Znaczy, to są spory trochę na dwóch różnych poziomach, no bo z jednej strony mamy spór gdzieś o system sądownictwa w takim bardzo szerokim sensie, mamy spór o KPO, to są miliardy euro, czyli to jest no, generalnie taki bardzo duży obrazek, no z drugiej strony mamy pewną gdzieś wycinkową regulację. Natomiast poruszając się w obrębie gdzieś zasad, no to tak jakby oczywiście, że tak. No jeśli uznajemy, że gdzieś istnieje taka sytuacja, w ramach której Komisja Europejska może podejść do państwa członkowskiego i powiedzieć, tutaj robisz źle, tutaj naruszasz praworządność, no to z drugiej strony też państwa członkowskie powinny mieć możliwość sygnalizowania, jeśli w ramach procesu regulacyjnego toczącego się na poziomie Unii Europejskiej występują jakieś nieprawidłowości. To jest zupełnie naturalne. To proszę mi powiedzieć, czy te traktaty wszystkie, które my podpisywaliśmy i inne kraje członkowskie również, one są tak nieprecyzyjne, że albo może nie są dobrze doprecyzowane i pozwalają Komisji Europejskiej na różnego rodzaju działania, albo na dużą swobodę interpretacji? No bo gdyby w traktatach było zapisane jasno, to wolno, tego nie wolno, no to Komisja wiedziałaby, co robić, a my wiedzielibyśmy, czy robi to dobrze, czy robi to źle. To jest tak jak w każdej tak naprawdę strukturze, w ramach której funkcjonują różne organy. To na koniec zawsze jest gdzieś próba sił tak naprawdę, próba testowania tego, na co można sobie w relacji pozwolić. No traktaty, no to jest, można to przełożyć na konstytucję, tak? No, nie ma możliwości, żeby konstytucja była bardzo precyzyjna, nie ma możliwości, żeby traktat był bardzo precyzyjny. Siłą rzeczy tam znajdują się pewne uogólnienia i wskutek stosowania tych uogólnień na co dzień pojawiają się pewne praktyki postępowania. Dlatego też ważne jest, tak jak wspomniałem, żeby w każdym przypadku, w którym gdzieś te praktyki no jednoznacznie stają w sprzeczności z pewnymi zasadami, które są w traktacie określone, artykułować to i starać się zmieniać ten stan rzeczy. A te przepisy, które wprowadza Unia Europejska, one nam ułatwiają życie czy utrudniają? Pamięta pan, kiedyś na początku naszej obecności w Unii Europejskiej dyskutowaliśmy wielokrotnie o krzywiźnie banana tak zwanej. Czy Unia przeregulowuje nas, czy nie? Tak, to są przykłady takich absurdalnych gdzieś pomysłów, które na poziomie unijnym się pojawią. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i ona nie będzie jednoznaczna. To znaczy istnieją to takie obszary, w których... Czy się poprawia jakość regulacji unijnych, czy raczej nie? Znaczy można powiedzieć tak, że regulacje unijne w ramach tej procedury regulacyjnej
przygotowanej przez, znaczy funkcjonującej w Unii Europejskiej, niejednokrotnie są bardziej starannie przygotowane niż regulacje obowiązujące w Polsce. Z roku na rok mamy do czynienia z taką sytuacją, no, że gdzieś coraz więcej regulacji, które u nas obowiązują, to są regulacje, które poniekąd są z Unii Europejskiej zaimplementowane. Oczywiście często zdarza się tak, że Unia czuje jakąś potrzebę, że instytucje Unii czują potrzebę regulacji tych obszarów życia, co do których my mamy jako organizacja ściśle wolnorynkowa wątpliwości, czy należałoby je regulować, ale tutaj podobny zarzut można postawić no, państwu polskiemu, które również często reguluje rzeczy, których w naszym przekonaniu regulować nie powinno. Także no, na pytanie, czy Unia Europejska jest dobrym regulatorem, czy prawo Unii Europejskiej jest dla nas dobre czy złe, no tutaj nie ma na to jasnej odpowiedzi. To jeszcze jedno pytanie na koniec mam. Skąd się biorą te regulacje unijne? To jest tak, że państwa członkowskie mogą wnioskować do Unii o przygotowanie jakichś regulacji? No, taki sposób myślenia widzimy w przypadku bardzo jaskrawym, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji teraz. No to wiadomo, Polska domaga się ostrzejszych, inne kraje na przykład mniej ostrych, ale wychodzimy z jakąś inicjatywą jako państwo członkowskie. A jeżeli chodzi o takie codzienne przepisy, takie funkcjonowanie, to Unia sama z siebie wymyśla, czy parlament wymyśla i to jest procedowane, czy kraje członkowskie mają też taką inicjatywę, że mogą poddać jakiś temat pod rozwagę? W ramach gdzieś porządku instytucjonalnego i tego legislacyjnego Unii Europejskiej mamy kilka procedur legislacyjnych tak naprawdę i to jest temat w zasadzie na zupełnie osobną rozmowę. No teoretycznie też ci posłowie, którzy są w Parlamencie Europejskim, no nie grupują się według państw pochodzenia, tylko grupują się według stronnictw politycznych. No, że urzędnicy polscy, którzy w instytucjach Unii Europejskiej pracują, również no, tam nie reprezentują interesu Polski, no, tylko są urzędnikami instytucji, którą jest Unia Europejska. No więc tutaj ten zakres gdzieś inicjatywy państw członkowskich no, pozostaje też w pewnym zakresie niejednoznaczny. Jakub Bińkowski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.